Magda Molek obruszona po pytaniu wojewódzkiego, nie będzie mnie rozliczal. Kuba Wojewódzki ma ostatnio napięku z gwiazdami TVN, które po kolei odgryzały mu się z losliwościami. Najpierw przydarzyła mu się wymiana zdań z Agnieszką Chylińską, następnie Małgorzata Foremniak, a teraz zaczepił Magdę Molek. Wszystko stało się w trakcie rozmowy Doroty Szelgowskiej w podcaście Wojewódzki Kadzierski. Wówczas architektka wnętrz wyznala, że była asystentka Magdy Molek za czasów jej udziału w Dzień Dobry TVN. Kuba Wojewódzki zajawił Dorotę o bycie asystentka Molek, nie chce mi się wierzyć. Zapełnila oficjalna rolę asystentki Magdy Molek w Dzień Dobry TVN, a Magda Molek nie jest osoba, która zbyt serio siebie traktuje. Szelgowska odpowiedziała, że bardzo dobrze jej się pracowało z Magdą i do dzisiaj mają serdeczny kontakt. O czym zresztą świadczy, chociażby niedawna rozmowa Szelgowskiej na kanale YouTube Molek. Magda Molek obruszyła się po słowach showmana TVN, a Magda Molek nie jest osoba, która zbyt serio siebie traktuje, pyta Kuba Wojewódzki Dorotę Szelgowską o współpracę ze mną. To pytanie zarzut. Do obu nas. Do Doroty, bo przecież ona jest taka wyluzowana. Wiec jak mogła, popełnić taki blat i pracować z kimś tak bez luzu jak M. A wiec może. Wcale nie jest taka fajna, za jaka chce uchodzić, zaczęła wyraźnie zbulwersowana Molek. To jednak był tylko wstęp. Magda Molek rozpędziła się w emocjonalnym wpisie, tłumacząc siebie i otaczający ją niesprawiedliwy świat. Wojewódzki nieźle oberwał. No i wycieczka do mnie, osoba, która zbyt serio siebie traktuje, to przecież jest jakiś idiotyzm. No jak można być kobieta, w tym powalonym showbiznesie, i się zbyt serio traktować? Czyli w sumie jak? Nie chodzić na pijackie imprezy, nie robić interesów z ludźmi, z którymi się po prostu tego nie chce, omijać cwaniaków i przemocowców szerokim lukiem. Nie śmiać się z sucharów wiadersów okupujących najwyższe stolki od dziesięcioleci. Tylko samej kierować swoim życiem, wspierać kobiety w kryzysie, tworzyć dla nich programy i treści. A nie biegać po towarzystwie i w poszukiwaniu atencji. Jeśli tak, to tak, jestem osoba, która się zajebiście i je serio traktuje. I żaden dziaders nie będzie mnie publicznie rozliczał z moich wyborów, napisała ostro. Nie drogi dziadersie. Pozwól, że na serio, na zbyt, serio, tak jak lubię. Pożegnam cię hasłem z naszych siostrzanych marszów. Wiesz jakim zakończyła Molek? Czyżby Magda Molek własnie niejako udowodnila, że jej faktycznie traktuje siebie zbyt serio? A może Wojewódzki naprawdę zasłużył na podobną odpowiedź? Ocenę pozostawiamy wam.